Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, oto zagrajmy w Gothic 3 z dodatkami. Witajcie w kolejnym odcinku, tak jak obiecałem po ostatnim, kolejny będzie szybciutko. No i właśnie nowy odcineczek już jest. Oczywiście tutaj magiczny taburyno przegapiłem w ostatnim odcinku. Biegłem w tej z powrotem, a go nie zauważyłem ni cholery, ale już mamy do Benerai magiczne tambury. No i moi drodzy, dalej zadańka, dalej się bawimy. Tym razem udamy się troszeczkę może dalej w tę stronę. Tutaj sobie siedzą tacy niewolnicy. No akurat z nimi chyba nic ciekawego nie zrobimy. Już dalej nie mogę. Lepiej obaj tak, będziemy oni są tacy smutni w ogóle. No niestety tu się coś jeszcze tnie. Okej, gro. No dobra, działa. No i tak. W ostatnim odcinku trochę się tu pobawiliśmy. Aha, tutaj nic nie ma poza paroma garnkami. No dobra, myślę, że coś tu ciekawego znajdziemy, ale nie. Okej, przydałoby się pójść do cwaniaczka, który. Do lwa chyba. On jakoś tak śmiesznie miał tą ksywę. Czekajcie, w ogóle weźmiemy sobie tutaj. Tunel Blago, praca Sancha i są ludziska Jaspez jakiś i tak dalej. O, tutaj coś ciekawego. Kampa. Huri Diaspes, coś tam, o, Shakior Lew, najechał Lago, dokładnie. Okej, no, w okolicy kręci się paru typków, których fajnie by było przycisnąć. Oczywiście, no, oni są koczownikami, więc tutaj akurat nie za bardzo bym chciał coś im robić złego, ale, no, spoko, możemy się rozejrzeć, możemy zobaczyć. Ten Shakior jest trochę w innym miejscu ogólnie, ale dobra, przebiegniemy się. W sumie właściwie to ja jestem po drodze do Lago. W sumie mógłbym wstąpić jeszcze do Lago i tam co nieco ogarnąć. Znaczy, nie wiem, czy tam przy Lago przypadkiem siedzi właśnie ten Shakior Lew. On sobie siedzi z takim swoim zwierzaczkiem fajnym. Chyba właśnie z lwem jakimś, albo z jakąś taką bestią. I się okazuje, że ona jest taka, no, nie ten. Bestia, która nic złego nam nie zrobi. Pamiętam, że kiedyś jak właśnie wpadłem na tego Shakior Lwa, to na początku takie, o kurde, lew, trzeba go zacząć bić. A on w ogóle sobie stał i nic nie robi z mojej obecności. Potem się okazało, że wcale nie trzeba było nic zabijać w ogóle. Okej. Okay. Fajne jest Lago. Tak, Lago, dobra, powoli docieram do Lago. Tutaj są te szakale, z którymi raczej bym nie chciał walczyć. Fajne jest Lago ze względu na to, że to jest taka oaza na pustyni po prostu. Znaczy, ze względu na to, że jest blisko dosyć morza i już tutaj kontynentu właściwego, to tutaj jest tak fajnie zielono, całkiem przyjemnie. Tylko oczywiście jakby gra się nie chciała, bo byłoby jeszcze przyjemniej. Okej, sucharek, moi drodzy, na dziś sobie na szybkość jakiegoś znalazłem. Dobra, sorry, musiałem chwilę przerwać. Na czym skończyłem? Na sucharku. Co jest gorsze od raka na pianinie? Rak na organach, tbum, psz, ha, ho, 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 taki medyczny sucharek, no może nie do końca medyczny, niezbyt przyjemny, ale oj tam, szybki sucharek, tak, rak na pianinie, ciekawe jestem, jak to by musiało wyglądać. No, mniejsza, tak, tu jest ten Shakior Lew, o ile dobrze mi się wydaje, tak, łagodny lew i jest Shakior. Patrzcie, cześć. Północny wiatr sprowadza nam wojownika. Maga, nie jestem wojownika. Shakior Lew. Co oni wszyscy z tym wojownikiem? Chodź wypić ze mną łyk wody. Wolę wódę. Oho, jaki niepijący, dobrze. Czemu nazywają cię lwem? Właśnie. Gdyż władam jego mocą. Powierzono mi ją dawno temu. Moc no lwa, fajnie. Jego kamień. Władam kamieniem lwa. Okay. To jeden z prastarych kamieni druidów. Spoko, jesteś druidem? Jesteś druidem? Opowiedz mi więcej. To ciekawe, to druidem? Ciekawe. Jestem myśliwym z pustyni. Ale to druidzi się biorą. Kiedyś otrzymałem ten kamień od kogoś, kto był ode mnie mądrzejszy. No od tak. Kiedy noszę go ze sobą. Chyba od wrzoda. Ho, 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 ale pocisk. Kamień jedynie wypożyczono. Nie. Yeah. Przekażę go dalej, gdy nadejdzie właściwy czas. No fajnie. Rozumiem. Fajnie. A co tu robisz? Napadliśmy Lago i uwolniliśmy wszystkich niewolników z tamtejszego tunelu. No spoko. My? Znaczy ty i twoje lwy? Oczywiście. Ja i moi bracia zaprowadzą uwolnionych niewolników głęboko na pustynię. Chodzi o koczowników po prostu. Ja pozostałem z tyłu, gdyż moja walka... Nie dobiegła jeszcze końca. Kiedy cała kraina zostanie oswobodzona z więzów niewolnictwa. To się chyba trochę... To się chyba trochę pobawisz, cwaniaczku. Tu jest jakaś jaskinia, do której sobie chętnie zajrzę, bo coś tu może ciekawego będzie. No i tak. Zadania z zadaniami, inne pierdoły... O, wąż tam był jakiś, no i nic tu nie ma ciekawego. Poza krzesełkiem. Znaczy, może nie krzesełkiem, ale raczej jakąś pufą, coś w tym stylu. No nic ciekawego tu nie ma. O, ale dwa magiczne korzonki to ja zawsze spoko. No szkoda, myślałem, że to będzie może jakaś skrzynka albo coś. No nic, więc widzicie, znalazłem Shakiora Lwa. Czy lewa, czy lwa, cholera jedna, wie. Dobra, to chodźmy jeszcze do Lago w takim razie, bo mniej więcej Benerai i Lago są ze sobą tak połączone, bo przyszedłem tutaj też po to, żeby zdobyć te jakieś tam podatki, czyny pierdoły, które muszę zdobyć. Sibur, cześć, jak leci, cwaniaku? Jak leci? Witam cię serdecznie. O Jezu, znowu jakiś... Czym możecie kurde... Służyć, Sibur, na
No Jezus, ta szyja jeszcze. Nie. Wszystko w porządku? Jak najlepszym. Słońce jest ciepłe, a piasek suchy. Życie nie mogłoby być lepsze. Chcesz coś kupić? Stary, dobry Sibu. Dobra, dobra, weź. Paliłeś coś ty? Paliłeś coś? Tak brzmi. Nie mów takich rzeczy. Pomyśl o tym jako o medytacji rozszerzającej świadomość. Okej. Okay. Uwierzyłbyś, jak nagle wszystko staje się takie proste. Chcesz strzelić blanta? Znaczenie małego w wielkim, wielkiego w małym. Paliłeś? Tak. Chcesz trochę? Naprawdę dobry towar, mój przykręcający słowa przyjacielu. Aha, no oni wszyscy w Lagos są zjarani. Oni ogólnie tutaj hodują też zioło dzięki tej faunie, która ich otacza. Czy florze, fauna, flora, nie wiem co jest czym, ale już mniejsza. Widziałem przy twoim domu dok. Widziałem przy twoim domu dok. Budujesz też łodzie? Nie. Zbytnio męczące. Wolę wypalić trochę ziela i budować w myślach. Wszystko proste. Dawno tak się upaliłem. Trzeba się trochę wyluzować. Wymyśliłem niezwykle. Zmyślność. Musiałem ją natychmiast narysować. No fajnie, narysować. Mógłbym dostać ten rysunek? To mój wynalazek. Może jednak zdołam cię jakoś przekonać. Pewnie trzeba będzie mu zioło przynieść. I tyle. Ale dobrze pamiętam. Przynieś mi 5 futer białych wielków. Panie, skąd ja ci to wezmę? Są chyba takie w Nordmaru. No są, są. Ale mi daleko do Nordmaru. Jest. Futra? Na pustyni? I to w dodatku z Nordmaru? Hardcore. Pewnie, przyjacielu. Nie masz pojęcia. Rozciągnąłeś się kiedyś nago na futrze i pociągnąłeś dymka? Dialog z tym typem jest po prostu straszny. To jest przerażające, co on mówi. To jak latanie. Wyobraźcie sobie takiego typka na futrze nago. Poza futrem białego to boli. Umowa stoi? Jezus, nie, ale dobra, przyniosę ci te futra. Przyniosłem ci futra, ja mam futro białych wilków? Serio? Niemożliwe. Przyniosłem ci futra. Chyba nie, Bezi. Daj mi teraz ten rysunek. Wyluzuj. Najpierw sobie zapomnij. Mam futra białych wilków? A skąd ja to mam? Dobra, dostałem czarnego robara. Okej, dziwny sen Sibura. Nie no, nie przyniosłem mu żadnych futer i tyle. Od kiedy przybył tu Rasul. Wszędzie rośnie bagienne ziele, dokładnie. Pogadaj z Fabio. Dobra, no i czyli trzeba będzie mu zjaranemu trzeba przynieść trochę futer. No cokolwiek by on z nimi później nie robił, czy robił, to no zadanie to zadanie, tak? Nie wybrzydzajmy, bo kto wybrzydza, ten nie rucha, takie słynne przysłowie. Te heszki, a krwiopijce tutaj jakieś. O kurde, jaki wielki ten krwiopijca, ty! Wow, co jest z tym krwiopijcą? Czemu on jest taki wielki? One zazwyczaj nie są takie duże. No i tak, widzicie, mamy bagiennego ziela od cholery tutaj w tym miejscu i ogólnie rzecz biorąc bardzo przyjemne miejsce. I myślę, gdyby modowanie w Gothicu 3 było trochę łatwiejsze, na pewno byłoby to miejsce fajnie przerobione przez moderów. Znaczy no w sumie dobrze, no w content modzie i tak dalej mogliby wziąć tutaj i poprawić trochę też, no bo mimo wszystko, że mogłoby być tu bardziej zielono według mnie, bo jest takie fajne naprawdę miejsce. Patrzcie, kogo my tu mamy, największego jaracza świata oczywiście. Lester się znalazł, cwaniak, a w kiciu siedzi któryś z magów wody, już nie pamiętam. Tak, i go możemy ze sobą zabrać, ale to nie ma większego sensu. A w kiciu siedzi, który tam siedział, cwaniak, nie pamiętam, w ogóle gościa nie widzę. O, siedzi tam, widzicie, siedzi taki... Taki nawet leży, a nie siedzi. Okej, okay, dobra, chodźcie, zagadamy sobie. Na przykład tutaj był jakiś cwaniak. Cześć, Rasul, cześć, cześć, cześć. Co uprawiasz? Co uprawiasz? Ziółko. Bagienne ziele. Bagienne ziele. Przybyszu. Przybyszu. Czyste, wspaniałe bagienne ziele. Proszę, spróbuj. Oni wszyscy chcą mnie zjarać. O co chodzi? Narkomani. Jest wysoki popyt na ten towar. Jest też szansa, by zabrać ze sobą. Każdy, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę. Dobra, dobra, pitu, pitu. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnie. Wszyscy tak myślą. A tu na pustyni trach mamy plantację. Dookoła. Rośnie szybciej niż potrafię je spalić. Jakie ćpuny. Warunki są tu idealne. Mnóstwo słońca, świeże wiatry, pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Okay. Co kilka tygodni mogę przyjść, o ile rzecz jasna, do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy lub koczownicy. Fajnie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, tak, tutaj oni się nie przejmują, plantacje sadzą i wiecie, i zbijają hajsy. No i ciekawie jestem, jak oni sobie radzą z gastro, jak tyle jarają. To chyba wciągają wszystkie okoliczne zwierzęta i
wszystko, co się da zjeść tak naprawdę. Jak wszyscy spizgani, to cienko, cienko. Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą, co dobre. Skumbrie? To ci dopiero słówko ciekawe. Moje zbiory. Dobra, dobra. Sporo wiesz o roślinach. Nie tylko. O miksturach również. O, kiedyś fajnie. W Ben Erai. Eusebio. Eusebio wiele kojarzymy tego pana oczywiście. Nauczysz mnie czegoś o alchemii? On może nas uczy... O, on może też nas uczyć fajnych rzeczy o alchemii. A co wiesz o koczownikach? O łobuzy. Łobuzy. Uwolnili niewolników i ukradli zbiory. Rozumiem to, ale... Kilku z nich stratowało moje rośliny. Przeklętniki. Jak tak można? Okej. Okay. I nie uwolnił cię? Uwolnić mnie? Ja to by się zajmował roślinami, okej. Okay. Mam tu dość roboty. A, jak lubisz się zajmować, a zająć się tymi krwiopijcami? Stara się, bałem poprosić. Och, super. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z lagu. Brzmi ktoś, jak... kto dla mnie pracuje, plan. Powinien mieć coś z życia. Zajebiście, no, dobrze. Zapal sobie. Tak, oczywiście. Powoli, spokojnie. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. To i bardzo dobrze. Dobrze, pokaż co ty masz. On ma ogólnie te paczuszki fajne. I powiem wam, że jedną taką paczkę można było dać Gonzalesowi w Mora Sul. I nie wiem, czy ja mu dałem paczkę, czy nie, bo chyba jakąś jedną miałem paczkę. I wiem, że jeszcze jedna chyba może się przydać do jakiegoś kiedyś zadania. Ogólnie masz wino, więc ja na pewno tutaj zabieram. Mogę sobie wziąć jedną paczkę, bez przesady. Ewentualnie po drugą przyjdziemy. Oddam ci te łuki, no i już będę miał do przodu hajs. No prawie kliknąłem handlu i bym miał lipę. Dobrze, handlu i hajsy trochę weźmiemy. Zawsze warto mieć te sześć koła w ekwipunku. Okej. Okay. No i od niego dostaniemy jeszcze jedną paczkę, więc ogólnie super. Lester, jest w tobie coś dziwnego? Bezi. Nie może tak mówić do swoich kumpli, to nie wypada, ale zobaczymy co powie. Bezimienny nasz, jest w tobie coś dziwnego? Jest w tobie coś dziwnego. O kurde. Hej, czekaj. Okej. Co to za zapach? Śmierdzisz jakbyś przyszedł? Prosto z plantacji, bla bla bla, sobie kliknąłem myszką. Zabieram rączki. Pochodzi z lagu. Hej, zarobiłem na orkach trochę złota. Może byś mi sprzedał? Lester wyczuł naszą paczuszkę. No i możemy mu przehandlować nasze 400, które zapłaciliśmy na 600 i... Proszę, weź całą paczkę. Będzie doświadczenie. Dzięki, stary. Dodatkowe. Jesteś prawdziwym kumplem. Dzięki, Lester. 600, a nie, po prostu 600 zł za paczuszkę. I Lester zadowolony. To możemy sobie wziąć drugą paczkę, skoro i tak już zarobiliśmy na Lesterze, a jestem ciekaw, czy mógłbym mu... Nie, już drugiej paczki nie chcę. Okej. Szukamy dalej oczywiście z zadań. Co? Mamuk. O co chodzi? O jajco. Przychodzę po jakiegoś kościka. Co? Najchętniej niczym. Co tu Czemu robisz? Miałbym cokolwiek robić? No tak, człowieku, w ogóle. Ziele bagienne rośnie tu dosłownie wszędzie. To spełnienie moich marzeń. No fajnie, wydaje się być zamyślony. Ach, mały zgrabny skręcik. Co? Do rozluźnienia. Chcesz zjarać najlepszy pustynny towar? Nie, nie, a w zasadzie tak, ale wystarczy coś, żeby cię ten, coś tam. Będziesz musiał się zlakować jednym z tych. Dzięki! O, dałem mu czarnego robarka i dostałem doświadczenie, kościk wykonany. I mamuk sobie co nieco zajara nasze zdrowie. Ja jestem niejarający, także... Do zobaczenia, mój wielkoduszny przyjacielu, o dwóch twarzach. Tak, tak. Dlaczego znów patrzysz na mnie z taką rządzą w oczach? Nie masz czy z tym przypadkiem innego z tych małych, zgrabnych skręcików do la relaksu, dokładnie? Oczywiście, że mogę ci dać. Oj, kolejne 250 doświadczenia. Mamuk wciąż nie ma dosyć. Ciekawe zadanie, bo to jest quest pakowe. Jesteś dla mnie zbyt miły, mój wielkoduszny przyjacielu o dwóch twarzach. Dokładnie. Matko, przerażasz mnie. Jakim cudem wiesz, co chcę właśnie powiedzieć? Po prostu przestań palić to świństwo. Zapomnij. Nie zawracaj mi głowy. No i w ten sposób mamuka załatwiliśmy, że tak powiem. No i jest okej. Okej, szukamy dalej oczywiście jakichś cwaniaczków, to są strażnicy, którzy raczej nic ciekawego nam nie powiedzą, ale tutaj mamy Fabio. Fabio jest głównym koksem w tym mieście, o ile dobrze pamiętam. I on kręci tu wszystkim. Czego tu chcesz? No elo. Zgubiłeś się? Nie. Zjawiają się tutaj tylko niewolnicy i koczownicy. A ty nie wyglądasz na niewolnika. Jestem koczownikiem. Uuu, wszystko się wydało. Żartuję. Przysłamie Sancho. Dawaj hajs. Czyżby? A czego tym razem chce ta nadęta świnia? Tunel załatwiony. Jest jego złoto. Okay. Zaglądałeś do tunelu? Nie. Co się stało? Koczownicy porwali wszystkich niewolników. No i nie ma kto robić. A bez niewolników nie będzie żadnego złota. Czy to 35? Przekażę.
Dobra. Tak, zrób to. Jeśli chce swoje złoto, niech sam popracuje kilofem. Tak, oczywiście. A ty co robisz na tym ludziu? Ja? Jestem tu szefem. Jest kokser. No dobrze, moi chłopcy nie należą może do elity. Okay, mam kilku strażników, orka i wiecznie naćpanego gladiatora. Ale do cholery hodujemy tu najlepsze bagienne ziele na całej pustyni. I mam ogrodnika. Zuben ma ogrodnika? Albo król Robar? Nie sądzę. No nie, rozumiem. Przypadek? Nie sądzę. Okej, wszystko w porządku? Zostaliśmy zaatakowani. Znów spokój? Tak. Ale na czele koczowników stał Szakior. No, i założę się, że nadal jest w okolicy. No jest, spotkaliśmy gościa. Masz tu jakąś arenę? Jasne, wykopaliśmy specjalną norę. No to jest. Jeśli zechcesz walczyć, daj mi znać. Bardzo chętnie. Co wiesz o Szakiorze? Niewolnicy nazywają go lwem. No tak, mają swoje niektórzy na górze. Twierdzą nawet, że nie jest w pełni człowiekiem, że to druid. A ty w to wierzysz? Widziałem go w walce i uważam, że to świetny wojownik. Tak, miał lwa u swego boku, ale to nie znaczy, że jest niepokonany. Fajna w sumie sprawa. Fajne też jakby gdzieś twórcy kiedyś się pokwapili, żeby wytłumaczyć historię tych takich, na przykład, nie wiem, no nawet krótkie historie napisać o poszczególnych ludziach, którzy pojawiają się w grze, co kiedyś robili i tak dalej. No o Szakiorze wiemy tyle, że dostał kiedyś kamień druida lwa i teraz czeka, aby przekazać go komuś godnemu, tak jak stwierdził. I na przykład historię, co się działo, że zdobył ten kamień i że dostał i tak dalej. No nie wiem, ja mam tak, że lubię, jak gra jest fajna to i taka rozbudowana, to lubię sobie czytać o niej i tak dalej. No nie, tak samo jak jest w tych The Elder Scrollsach w ogóle, na przykład jakiś świat Mass Effecta, Star Warsy to akurat już w ogóle swoją drogą mają bardzo rozbudowaną fabułę, historię i tak dalej. No ale no ogólnie bardzo lubię czytać i tak dalej o tych wszystkich światach takich fajnych, fantazy właśnie, tak na przykład tu o Gothiku fajne rzeczy są. I śmieszne jest to, że w Gothiku jedynce już były wzmianki o na przykład lokacjach, na przykład o Nordmarze była mowa już w Gothiku jedynce przy rozmowie z Janem. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi, dopiero któryś z cwaniaków z was mi powiedział, że rzeczywiście w Gothiku jedynce, gdy pierwszy raz rozmawiamy z Janem, możemy się spytać o Rudę i wtedy on mówi nam, że Ruda z Nordmaru jest jakaś tam najlepsza. W ogóle, no nie? To fajna sprawa, że w Gothiku 1 już było coś, co pojawiło się później. To jest spoko. Okej, co zrobimy w sprawie Szakiora? Dopóki jest w pobliżu. Musimy go wywalić stąd. Okej, no i chciałbym powalczyć. Jasne. Możesz walczyć z Grubuzem albo Mamukiem. Dobra. Więc chcę walczyć z... Nie, to tak nie działa. Najpierw zagrać potem zmierzysz się z Grubuzem czy jakoś. Dobra, no, dawaj. Dobrze, ale nie wiem nawet, czy Mamuk w ogóle nadaje się do walki. No go spizgaliśmy trochę, to no cóż, może być nic cienko. Mu się nie stanie od paru kuksańców. Kuksańców? Postaraj się zaciągnąć go na arenę. Słówka. Dobrze, więc sobie powalczymy w takim bądź razie na arenie, bo czemu by nie? Gdzie jest ten Mamuk? Cześć. Zrobimy sobie save'a, jakby miał coś później, tak? No i Mamuk, tam w ogóle... Z tamtym orkiem będziemy chyba walczyć. Zmierzmy się co? Na arenie. Na arenie? A nie wolałbyś sobie zapalić? Nie, myślę, że arena będzie. Wypaliłeś. Dokładnie. Hej, spokojnie, ojcze irytacji. Już i tak ci sporo ziółka dałem. Dalej jazda. Jak wygrasz, dostaniesz skręta. Skoro nie chcesz wejść na arenę, będziemy się dobili. Dobra. Jak wygrasz, trzeba dostaniesz go. Skręta. Wiesz trochę. Co? Kiedy chcę sobie zapalić, po prostu zrywam trochę ziela. Słabo. Dalej jazda. Dalej jazda. Chyba nigdy nie byłeś naćpany, co? Ojcze abstynencji. Wszystko wyszło na jaw. Chcesz wejść na arenę, będziemy się bili tutaj. No. Dobra, już idę. Ojej. Jestem taki zestresowany. Och nie, bo będziesz walczył z Bezim na arenie. Dobra, już to sobie zbiegam na arenę. O, co tu leżą zwłoki jakieś? A, rządu Rokwiopicy. Dobra, zabijmy tego gościa. Wyciągnął broń, to możemy mu walnąć. Tak, walka. Teraz będziemy się tutaj z nim męczyć pewnie. Dobra, cyk i się wypali sam. Pup! Magia! Normalnie. Noża asasyna z Mamuka. Odtrutka tylko? Serio? Ale malutko. No dobra, ale odtrutka się może przydać, jeśli będziemy walczyć z tymi krwiopijcami pewnie jeszcze w tym odcinku. No ale fajnie, ten już tutaj glebę urwał, znaczy gryzie ziemię. Możemy się pochwalić, że nam się udało wygrać z cwaniaczkiem. No pogadamy jeszcze za chwilę z Mamukiem. Okej, szybki saving. Elo. Mamuk dostał od ciebie lanie. Wiadomo. Ale zaraz, czy ty w ogóle zapłaciłeś za tę walkę? No nie. No, nie zupełnie. Cho,
cholera. Ciągle o tym zapominam. Nic dziwnego, że wysłali mnie na to. Jaki łeb. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Dobrze, nie ma sprawy. Chcę walczyć z grubołzem, czy jakbyś tak. Ork jest naszym gościem. Sporo zapłaciłem, żeby mieć pewność, że tu zostanie. Dobra, dobra. Jeśli zdołasz go pokonać, będzie mnie to kosztować jeszcze więcej. I to ty za to zapłacisz. Bez sensu. To znaczy, że nie mogę tu nic wygrać? Ale oczywiście, że możesz wygrać. Do skołanego ziela. Dobra, dawaj. Dobrze, ale... I pamiętaj, załadź z nim. Okay. Nadal jest mi potrzebny. Dobra, trzymam go, nie zabijać. 400 zł wydałem tylko po to, żeby móc z nim powalczyć. No cóż, fajne więzienie mają w ogóle, znaczy tą klatkę. No i cześć, grubas, co tam u ciebie? Co tu robisz? Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Okay. Dolok kazał mi je odnaleźć. Fajnie. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie ma szans. Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich tak, wiedzieć. Jest mag wody. A kto to taki? Fabio złapał Morę. No, jeśli tak, coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Okej. Okay. Znasz się trochę na walce? Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek. Fajnie, Mora. Dzięki za info. Czego możesz mnie nauczyć? No może nas uczyć jakichś tam bojowych sprawek. Zawalczymy. Naprawdę tego chcesz, Mora? Orków piorę na śniadanie. Zapłaciłeś, żebym spuścił ci lanie? Taka głupota zasługuje na karę. Powodzenia. Walczmy. Walczmy, zmierz się z grubasem. Yeah, idziemy spuścić mu soczysty wpierdol. Zapiszę tylko najpierw grę, jeśli to by miało zadziałać w odwrotną stronę. Znaczy, że on by nam spuścił co nieco. Więc, saveik szybki. Escape, świetnie. No i grubas gdzieś pobiegł. Gdzie ten grubas pobiegł, ty? Na arenie. A, gdzieś tam bokiem jakimś. Okej, okay, no i znowu ta sama taktyka. No, tutaj akurat nie będę wymyślał jakimiś czarami, w ogóle się bawił po całości, tylko sobie tutaj... Tak, tylko kurde, właśnie, tego się bałem, żeby... Zabiłem go. Czemu go zabiłem? No trudno. Za późno te dwie kulki ostatnie wypuściłem. No dobra, dobra, mniejszy z tym. Jeszcze raz wczytajmy się, bo nie chciałbym jednak mieć kolejnego orka na sumieniu. Już ostatnio zabiłem tego, co tam pod świątynią się pałętał i chciał mnie zbić, a ja go zabiłem i potem wszyscy się na mnie rzucili i był jeden wielki przypał. Dlatego może nie róbmy takiej głupiej akcji, pokonajmy go normalnie. No tutaj akurat trochę zaspałem z tą ostatnią kulką ognia, no bo zaczął mnie bić i musiałem uciekać, no i zszedł mu, podpalenie go za bardzo zjechało i tyle. Dobra, robimy oczywiście to samo. Tym razem może właśnie kosturek sobie jeszcze dodatkowy wyjmijmy. Okej, okay, zaczekajmy aż wyciągnie kosę. Wyciągnął, świetnie. Dobra. No nie dawaj się. Dobra, i teraz w ten sposób widzicie, teraz on już sam się wypali. Nie dawaj się, tak w ogóle ktoś tam kibicuje. No i siła, reputacja do Lago plus 20 w ogóle, szaleństwo. No i tam jakieś doświadczenie, inne pierdoły, nie, więc gruba zbity. To po drodze zagadam sobie do Mamuka, czy jak mu tam było. Mamuk. Człowieku, łeb mi pęka. Jesteś wreszcie zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Dobra walka. Dokładnie. Tak. A przynajmniej dla jednego... Położę się teraz na trochę. I darmowe doświadczenie, tak jak mówiłem, za zwyczajne pogadanie. No dobra, więc Fabio, pokonałem grubasa. Tak, jasne. Proszę. Weź paczuszkę. Jest więcej warta. Paczka bagiennego ziela otrzymano. No i fajnie. I w sumie to tak wygląda. Poszedłbym jeszcze zagadać do strażnika, bo chciałbym się dostać do maga wody. Czekajcie. Och, grubas. Mora. O, pomarańczowy jest w ogóle. No wiadomo. Jakby najlepszy. Mag, nie wojownik. Jesteś synem walki, Mora. Fajny jest ten grubasek. Kurczę. Taki przyjemny ork. W końcu ktoś, kto mi nie ciśnie po samym zobaczeniu mnie, to jest naprawdę sympatyczne. Co ty masz? Metalowy kuwer. To mnie nie interesuje. Okej. Okay. W sumie to magiczna tamburyna by się przydała do tego miejsca. Oczywiście nie pamiętam, w którym miejscu. Chyba coś mi się wydaje, że tutaj powinno być. Ale chyba mi się wydaje tylko. Znaczy nie wiem, w którejś z chat. Może akurat nie w tej chacie konkretnie. A może w jakiejś innej. Powinno być gdzieś. Bo tutaj też jest na pewno magiczne tamburyno. Czekajcie, może u tego zjaranego cwaniaczka coś znajdziemy? Może na którejś półeczce? Kurczę, ja jestem mega ślepy na magiczne tambury. No to jest szynka. Coś mi mignęło, chciałem sprawdzić z powrotem. Naprawdę. Ja to już jestem mistrzem po prostu. Mamuk sobie w kimę poszedł. Kuferek jego jest. Tutaj ta jakaś pieczęć. Czego chcesz? No nic, tylko się rozglądam po twojej chacie, czy nie masz magicznego tamburynka. Okej, okay, możemy iść też na górę, zobaczyć, czy coś mi ciekawego jeszcze. Na pewno są. Nie, Fabio już nic mi nie powie. Okej, okay, hajsy, chlebek, to nie. Kuferek, pitu. Poszedłem w kiwę w sumie.
Ale nie widzę tego magicznego tamburyna. No też się znajdzie ono z czasem. A ewentualnie sobie po prostu sprawdzę w necie, gdzie ono jest, bo ja, kurczę, nigdy nie pamiętam tych magicznych tamburyn. A w ogóle na pustyni to już totalnie nic nie pamiętam. Dobra, strażniku, strażniku, kogo tam chowacie? Znaczy lekceważący nawet strażniku. Nie twój interes. Nie twój interes. Okej, okay, co do tego więźnia? Ja... nie, ale... nic z tego. O, ale jesteś nieprzyjemny. W której części nie zrozumiałeś? No, tego, że... idź stąd. No, nie sprawiaj żadnych kłopotów. Nie chcę zagadać. No zobaczymy, co powie Fabio na przykład na ten temat. Masz więźnia. Masz więźnia. Dokładnie. Mam więźnia. No fajnie. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Okej. Okay. Kim jest twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. No spoko. Nie, nie powiem ci, kim jest mój więzień. Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie wtykać nos w cudze sprawy. No Fabio, no powiedz, ej. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. To trzeba zagadać do kogoś, Rasul. Wiesz coś o więźniu? Poważne pytanie. No raczej. Więc co wiesz? Wiem tylko, że Fabio nie życzy... sobie żadnych kłopotów. Nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Okej. Okay. Więc nic nie wiesz? A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrodnikiem, nie katem. Oj tam, oj tam. Czekajcie, a Lester? Lester mi też nic nie powie. Mamuk w Kimę poszedł. Wiecie co, pójdźmy sobie pokonać jeszcze jakieś krwiopijce i tyle. Nie wiem, czy one przypadkiem nie mieszkają gdzieś tutaj na tej, na górce. Coś mi się tak ostatnio... znaczy, coś mi się wydaje, że mieszkają na górce. Na górce krwiopijce. Tylko oczywiście ja sobie bym wchycał na tą górkę. Oczywiście moja hałasująca klawiatura hałasuje dalej. Czekajcie, o, tutaj się udało, dobra. Coś mi się przynajmniej wydaje, że one gdzieś tutaj mieszkają, te cwaniaki. Zresztą, o, proszę bardzo, tak jak mówiłem. Tylko teraz tak, żeby mnie nie zatruły najlepiej. Byłoby mi smutno. Kurczę, szkoda, że się wbiłem prosto w nie. W ten sposób, jak się wbiłem. A wolałbym jednak pokonać je sobie falą płomieni, bo byłoby to zdecydowanie szybsze. Może zdążę. Będzie zdążysz? O Jezus, nie zdążyłeś, serio, ale ciebie slama. Łech, Bezi. Co ty robisz, ty? Dobra, pokonamy je sobie normalnie. Tak, żeby nie zginąć przypadkiem. No niestety, pospamimy trochę kuleczkami. Będzie dobrze. Krwiopijcy w Lago. Oczywiście tam reputacja, inne pierdoły, doświadczenia, jak widzicie, tony dosłownie. No i fajnie, no jeszcze żądła sobie zbierzemy, bo są sporo warte. Och, ta trucizna mnie za chwilę wykończy, może mimo wszystko się wyleczmy. No, pff, akurat przeszedł ten efekt, gdzie ja musiałem się napić. Dobra, jeszcze z tym to i tak nic złego się nie stanie, jeśli się napijemy. Trochę zmarnujemy tylko tą miksturkę i tyle. Dobra, napijemy się przy okazji tutaj właśnie z flaszki. No, coś się zbugowało znowu z tą animacją. O, jeszcze jest jakiś tutaj jeden. O, nawet nie jeden, bym rzekł. Dziwne w sumie, czyli by była ilość określona jakaś, którą musieliśmy zabić. No i jeszcze tam są topielce dalej, no ale te topielce to akurat no się rzuciły na mnie, tak w sumie i stąd nie zowąd. Też możemy sobie je pokonać, no już tak kulkami ognia rzucam, bo już mi się nie chce wymyślać jakichś zmyślnych kombosów do walki dosłownie. Okej, tu się pali coś, tu się palą dwa. Tak, tak, po zwłoczkach sobie, okej, zbierzemy co nieco. No i w sumie tutaj, tam dalej, nie wiem czy coś ciekawego, coś mi... O! Kropice jeszcze się wbiłem. O matko! A ten skąd się wziął cwaniak? No, nawet nie jeden ten krwiopijca się tutaj znalazł. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Na szczęście to pielce mi nic nie robią. Poza tym, że kurde, Bezi nie chce rzucać czarów. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że tam na górce jeszcze coś fajnego było do znalezienia. Ale może mi się wydaje, dlatego sprawdźmy lepiej. Wolę sprawdzić, niż później się okaże, że rzeczywiście coś tam było. A Robin cwaniaczek oczywiście nie sprawdził. To takie. Pochycamy, popatrzymy tu w krzaczorach. No tutaj nic poza morzem to nie widzę. Piękne wodospady, wow, wow. No i w sumie tu zielono i nic szczególnego chyba nie ma w tych krzakach. Są jeszcze jakieś topielce, które można by było w sumie pokonać. Może i na czwóreczką, bo pewnie jak siedzi tam ich więcej, to za chwilę się okaże, że cała tutaj dżungla na mnie wyleciała. Nie, na szczęście tylko dwa. Nie, jeszcze jakiś jeden gdzieś tam w oddali. Chwila, co tu się dzieje z tymi topielcami? Dlaczego jest ich aż tak dużo i... w ogóle jakoś dziwne, bo coś mi się wydaje, że w tym miejscu coś jest ciekawego do zdobycia. I albo mi się wydaje i za chwilę się okaże, że spadnę gdzieś w przepaść, albo za chwilę znajdę coś fajnego. Okej, okay, to są tu pielce oczywiście, które pokonałem. No i pełno krzaków, które mnie bardzo tu denerwują, nic nie widać. Bardzo łatwo spaść do morza w tym momencie. Czekajcie, może przejdziemy się tędy.
Gdzie ja w ogóle jestem na mapie? Plus minus. Aha, ja idę w tą ukrytą ścieżką taką wkurzającą. Okej, okay, fajna jest ta ścieżynka. Zobaczycie, że wyjdziemy. Tą ścieżką można sobie tutaj biec dosłownie przy morzu i ona tam wychodzi dalej. To wiecie co, może jednak się nie oddalajmy za daleko. Ją sobie jeszcze przejdziemy później. Czekajcie, no możemy zobaczyć nawet tutaj, zobaczcie, jest tutaj taki śmieszne, bo to ta droga się tak ciągnie tym takim laskiem i tyle, no nie? A że nie mam teleportera do Lago, to mimo wszystko nie chcę się oddalać jakoś daleko. Później sobie przejdziemy tą ścieżkę i tyle, będziemy mieli tutaj taką odblokowaną ścieżynkę, tylko teraz tak, żeby się nie zabić, to będę się trzymał raczej lewej strony. Bo jak wpadniemy do morza, to wiecie, no później się bawić z różnymi rzeczami, tymi się nie chce, nie? Zobaczcie, jaka śmieszna tutaj jest ta taka ścieżynka, dosyć dziwna. No, nawet jest zaznaczona na mapie tą taką przerywaną linią. To jest jakiś szlak prowadzący właśnie przez te laski. Okej, tutaj chyba będziemy za chwilę gdzieś już mogli sobie zejść, tylko jeszcze nie. O, tutaj za chwilę, dobrze. Fajne jest to wybrzeże w ogóle tutaj. I jeśli... O, właśnie, jest jeszcze chyba jedna ukryta jaskinia tutaj. To w sumie na koniec odcinka oddam zadanie... O, co tu się dzieje? Ruszyłem myszką śmiesznie. O, jest! Do Lago, świetnie, znalazłem. Na śmietniku w ogóle magiczne tamburyno leżało. Okej, czyli mam magiczne tamburyno, jest nieźle. Więc Rasul już po krwepicach. Więc moje następne żniwa są bezpieczne oczywiście. I paczucha. I mamy już dwie paczki w ogóle takie luźne. No i spoczy. Co do tego więźnia, do tego maga wody, to za chwilę się dowiemy. Znaczy już w następnym odcinku. W tym odcinku jeszcze chciałbym wam pokazać taką małą ciekawostkę, o ile nie została ona usunięta. Jest taka jaskinia tutaj niedaleko. Taka jaskinia, w której nie powinno być nic szczególnego. To jest taka jaskinia, o której twórcy tak naprawdę zapomnieli, że ją zrobili chyba. I ona po prostu sobie istnieje. O ile się nie mylę oczywiście. Chociaż nie pamiętam dokładnie, w którym ona miejscu też jest, bo może, bo albo jest tutaj zaraz na wybrzeżu, albo jest na górce schowana. Tylko teraz kurczę nie pamiętam, ale o, doświadczenie plus 10, magia. Cholera, o, tu jest taka jaskinia. Chyba o tą jaskinię mi właśnie chodziło. Widzicie, wpływamy sobie normalnie do niej. Jest taka duża jaskinia. Tutaj w sumie nic szczególnego, ciekawego nie mamy. No, ale zobaczymy, co w niej jest. Może jednak coś tu będzie ciekawego. O, super, wychodzimy sobie. No i jak widzicie, mamy dużą jaskinię. No, kamyczki, inne pierdoły, oczywiście. No i w sumie tutaj no nic nie znajdziemy, tak? Jest po prostu sobie jaskinia. Jest jaka górka, jest jakaś właśnie tutaj ta jaskinia pośrodku górka. Tutaj oczywiście no to morze, którym wpłynęliśmy. No i nic poza tym tak naprawdę. Więc jest taka jaskinia, prawdopodobnie tutaj coś pewnie miało być. No ale niestety nie ma. No jak widzicie, taka tutaj sobie, takie sobie miejsce zapomniane. Więc taka no jaskinia, powiedzmy taki sekrecik. Fajne w sumie całkiem miejsce, no ale... No ale już trudno. A po drugiej stronie jest krąg, do którego się chyba udam w kolejnym odcinku, dlatego stawmy się już tak na ten krąg, żeby nie zapomniał, że chce się tam udać, bo tam będzie kolejna stara, o ile się nie mylę, skrzynia i chyba jakaś ciężka, może tam się znaleźć też, więc fajnie by było je mieć. A w tym odcinku to chyba już wszystko. Trochę Lago, trochę Benerai, trochę się tutaj pokręciłem po okolicy. Najważniejsze, że magiczne tamburyna mam, więc będę mógł się w każdej chwili do tych miejsc cofnąć. No i to chyba tyle, więc do usłyszenia, mówi Robin Skybro, mam nadzieję, że odcinek się tam ten wam się podobał i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pamiętajcie napisać jakiś fajny komentarz, dać łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.